wrzuciłam jedną kostkę do toalety. Piękny zapach czystości wydobywa się z niej przez dwa tygodnie, a ja nie muszę nawet kiwnąć palcem. Zwykła kostka mydła oszczędza mi sporo czasu podczas dbania o czystość w łazience. Na początku należy zetrzeć ją na tarce o grubych oczkach. Jest to najtańszy środek odkażający. Świetnie zmywa trudne do usunięcia plamy. Dodatkowo olejki zapachowe w nim zawarte mają intensywny zapach. Wiórki mydlane przekładamy do miseczki. Z jednego mydła wychodzi około trzy garści następnie dodajemy dwie łyżki sody oczyszczonej. Jest jednym z najbardziej popularnych środków stosowanych w czyszczeniu powierzchni łazienki. Świetnie usuwa osad z wody i plamy. Dodaje również dwie łyżki soli gruboziarnistej, ma ona właściwości udrażniające rury, uczestniczy również w chemicznym procesie zmiękczania wody. Kolejnym składnikiem jest woda dodaję dwie łyżki. Dzięki niej składniki połączą się, tworząc jednolitą masę. Ważne, żeby się kleiła. Rękami kleję z niej małe kulki, mocno ugniatam, żeby zachowały swój kształt. Odkładam je do wyschnięcia na deskę. W tym czasie biorę jednorazową maseczkę, przecinam jeden bok, odcinam z niego gumkę i zostawiam ją. Przyda się później. Rozkładam jej warstwy tak, żeby powstała kieszonka. To właśnie do niej wkładam wysuszone kuleczki. Za pomocą gumki zawiązuję całość na końcu. Tak przygotowany woreczek wkładamy do spłuczki. Mocuję go na stałej części mechanizmu. Ważne, żeby był zanurzony w wodzie. Zamykam spłuczkę i gotowe. Takie kulki działają przez dwa tygodnie. Myją wnętrze toalety przy każdym spłukiwaniu. Dosłownie widać pianę w muszli. Pięknie pachną i zapobiegają osadzaniu się kamienia we wnętrzu toalety. Nie muszę już co drugi dzień myć toaletę. Wrzuć tubkę pasty do toalety. Na wiele tygodni pozbędziesz się brzydkiego zapachu. Nie będziesz musiał jej co drugi dzień myć. Przygotuj tubkę najtańszej pasty do zębów. Za pomocą szpilki lub patyczka zrób w niej dziury. Niewiele osób wie, że pasta do zębów ma ukryte zastosowania. Składniki w niej zawarte mają działanie antybakteryjne. Dodatkowo świetnie poradzi sobie z trudnymi do zmycia osadami, na przykład kamieniem z wody. Wystarczy jeden trik, żeby wykorzystać ją w łazience. Każdy kto zna ten patent oszczędza czas na myciu toalety. Dodatkowo w jego łazience zawsze unosi się piękny zapach czystości. Za chwilkę pokażę ci jak to zrobić. Po pierwsze, należy zdjąć ceramiczną pokrywę spłuczki. Wrzucamy do jej wnętrza wcześniej przygotowaną tubkę z pastą. Ważne, żeby nie dotykała najważniejszych mechanizmów spłuczki. Można zaczepić ją o ściankę. Napełniamy spłuczkę wodą i zamykamy pokrywką. Pasta przez dziurki będzie przedostawać się do wody. Dzięki temu posłuży nam przez wiele tygodni. Podczas każdego spłukiwania będzie czyścić wnętrze toalety. Od razu po pierwszym spłukiwaniu czuć miętowy zapach świeżości. Toalecie nie będą osadzać się brzydkie osady, a ty nie będziesz już szorować jej co dwa dni. Hydraulicy o tym nie mówią. Wystarczą dwa składniki, żeby pozbyć się irytującego problemu. Weź kostkę zwykłego mydła. Powinna mieć około 150 gram. Dobrze, żeby miało przyjemny zapach. Zetrzyj ją na tarce o grubych oczkach. Mydło ma wiele właściwości, ale jestem pewna, że o tej jeszcze nie wiesz. Ten przepis to jego sekretna funkcja. Po starciu powstaną mydlane wiórki. Mają one mocne działanie oczyszczające i bakteriobójcze. Starte mydło przełóż do garnka. Odmierz 150 ml płynu do mycia podłóg. Wlej go do garnka i całość wymieszaj. Włącz grzanie i cały czas mieszając roztop mydło. Pilnuj, aby nie powstawały grudki. Gdy powstanie jednolita masa, zdejmij garnek z kuchenki, przygotuj prostokątny pojemnik. Jego dno wyłóż folią spożywczą, folią pokryj również ścianki naczynia. Gdy mikstura lekko ostygnie, wylej ją do naczynia. Zostaw na całą noc. W tym czasie stęgnie i nabierze niezwykłych właściwości. Wyjmij kostkę z pudełka pociągając za folię. Następnie za pomocą noża potnij ją na centymetrowe paski. Przełóż je do plastikowego pudełka i zanieś do łazienki. Te dwa składniki połączone ze sobą mają właściwości dezynfekujące, myjące i klejące. Dzięki temu powstają z nich samoprzylepne kostki, które myją toaletę. Wystarczy przyłożyć je do dna muszli klozetowej nie odklejają się podczas spuszczania wody. Woda powoduje, że wypuszczają aktywną pianę, która myje toaletę przy każdym spłukiwaniu. Nie tylko pięknie pachną, ale też dezynfekują toaletę. Dzięki nim toaleta lśni czystością przez cały czas, nie tylko w dniu sprzątania. Mieszałeś kiedyś pastę do zębów z solą? Jeśli nie, zaraz się przekonasz, jak wiele straciłeś. Zobacz, co się stanie, kiedy zmieszasz te dwa składniki. Ja robię tak często. Będziesz potrzebował sól kuchenną. Drobną, białą sól. Oraz zwykłą pastę do zębów. Do naczynia wsyp dwie łyżki soli. Dodaj do niej trochę pasty do zębów. Około 10 cm wyciśnij stópki. Dodaj jeszcze łyżkę płynu do mycia naczyń. Sprawi on, że mieszanka będzie lepsza i mocniejsza. Wymieszaj wszystkie składniki na jednolitą masę. Ta niewielka ilość całkowicie wystarczy na jednorazowe użycie. Jej trzy składniki są tanie. Można z nich przygotować wiele porcji takiej pasty, dlatego zostaje mi więcej pieniędzy w portfelu. Nie wydaję ich na drogie produkty, a efekt mam taki sam. Ta domowa pasta czyści, dezynfekuje oraz pozostawia idealny połysk. Sól zawsze była używana do czyszczenia różnych rzeczy a pasta do zębów dodatkowo jeszcze dezynfekuje czyszczone powierzchnie i pozostawia przyjemny zapach. Płyn do mycia naczyń usuwa brud, tłuszcz i różne osady. Dlatego ta mieszanka sprawdzi się idealnie w łazience, ma niezwykłą moc czyszczenia. Taką pastą wyczyścisz umywalkę, z kranu znikną kamień i osad. Odrobina pasty sprawi, że będzie jak nowy. Taki sam efekt uzyskasz pod prysznicem. Wystarczy nałożyć mieszankę i po chwili spłukać wodą. Bateria prysznicowa odzyska blask i połysk. Zmieszaj płyn do naczyń z pastą do zębów i wlej do toalety. Usuniesz nieczystości i nieprzyjemny zapach. To trik na usunięcie wyjątkowo nieprzyjemnych zabrudzeń w łazience. Domowym sposobem zlikwidujesz cały bałagan i zapach. Do toalety wylewa się czasami różne resztki z obiadu, których nie da się wyrzucić do worka na śmieci. Czasami toaleta zabrudzi się, kiedy masz zatrucie pokarmowe. Nie wygląda to wtedy najlepiej. Zapach też potrafi być nieprzyjemny. Dlatego wtedy przychodzi z pomocą domowy płyn wyczyści toaletę, a przede wszystkim od razu zostawi przyjemny zapach. Wyczyścisz nim również umywalkę czy zabrudzony prysznic. Będą czyste, błyszczące i będą przyjemnie pachnieć. Do naczynia wlej mały kubek płynu do mycia podłóg. Większość takich płynów można również używać do czyszczenia innych powierzchni. Dodaj do niego kubek sody oczyszczonej. Soda czyści i pochłania brzydkie zapachy. Wlej kubek płynu do mycia naczyń. Usuwa wiele zabrudzeń, w tym tych tłustych. Doskonale się pieni. Dodaj też łyżkę pasty do zębów. Dezynfekuje i intensywnie, przyjemnie pachnie. Na koniec wlej kubek zwykłej wody. Wszystko razem wymieszaj. Takim płynem możesz czyścić łazienkę. Wystarczy wlać go do toalety i wyczyścić ją jak zwykle. Usunie nawet tłusty brud. Nieprzyjemny zapach od razu zniknie. Po spłukaniu wodą będzie jak nowa. Tego płynu możesz też użyć do wyczyszczenia wyjątkowo brudnej umywalki. Znikną zabrudzenia i będzie lśniąca, biała i pachnąca. Tak samo możesz wyczyścić płytki i fugi pod prysznicem. W kącie przy odpływie zawsze jest najwięcej brudu. Łatwo go usuniesz. Taką porcją płynu możesz wyczyścić całą łazienkę.